Czy już się nagrywam? Raz, dwa, trzy. O Boże, miejmy to za sobą. Tam, dam, dam! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Nitek. Witam was przy okazji Mirror's Edge Catalyst, którego mogliście zupełnie niedawno obejrzeć w wersji mojego pierwszego razu, czyli takiego, wiecie, świeżego wejścia w temat, które realizuję zazwyczaj na streamie hitbox.tv/nitek. Dzisiaj natomiast mam dla was dość zagadki i one są tak relatywnie dość szybko po tym, co żeście mogli obejrzeć w tamtym filmiku, ze względu na to, że... Gra jest strasznie słaba. Gra jest strasznie słaba i grałem w nią może stosunkowo niedługo, ale to są różne gadki, to nie są pełnoprawne recenzje, więc wiecie, możecie sobie to wsadzić, wszyscy internet nazi i pouczający wszystkich innych. Więc generalnie mi to nie obchodzi, to jest mój program, więc mogę sobie mówić co chcę. Mirror's Edge Catalyst. No, utopiłem troszkę pieniędzy, jak się okazało. Faktycznie świat jest duży. Świat jest duży, co można się niełatwo było, znaczy nie trudno zorientować już w samej becie. Nie wiem, ile tutaj tego jest tak naprawdę dostępnego i myślę, że tak naprawdę nigdy się tego nie dowiem. Nigdy się tego nie dowiem. Gra wyszła w otwarty świat z takiej korytarzóweczki, która była fajną, ale stosunkowo krótką zabawą. No i trochę tęsknię za tą fajną i krótką zabawą. Przede wszystkim za fajną zabawą. W mieście, jak to bywa, jest zasiane multum jakichś tam aktywności, które są od dupy roztrzaść, zbieranie znajdziek. Znajdziek w Mirror's Edge Catalyst jest tyle, że biegając po tym mieście, to po prostu ma się wrażenie, jakby goblin z lutem z Diablo dostał biegunki i po tym mieście biegał, srając tymi znajdźkami, gdzie popadnie. To naprawdę w ciągu 2 minut można znaleźć lekką ręką z 15 wszelkiej maści znajdziek, bo tu tych znajdziek jest dużo. To nie jest tak, że tutaj, wiecie, gołąbki są tylko jak w GTA. Tutaj macie jakieś chipy, jakieś filtry, złote latające jakieś symbole, które nie wiadomo po co są. Tu są jakieś jeszcze odblokowywania jakichś tam tagów na budynkach. Naprawdę jest tego tyle, że o te znajdźki ta Fate tutaj w tej grze naprawdę się wręcz potyka. I to jest kurde takie przykre, ponieważ ja jestem, znaczy wiecie, lubię znajdźki, w sensie nigdy nie miałem nic przeciwko do znajdziek, lubiłem sobie masterować niektóre gry, które przypadły mi do gustu. Niestety trzeba powiedzieć głośno, że w tych grach jest Assassin's Creed 2 i Brotherhood, gdzie znalazłem wszystko, a Assassin's Creed 2, jak nie wiem czy pamiętacie, jeszcze nie miał systemu, zresztą był tak grą starą relatywnie w świecie samochodowym, że nie posiadał jeszcze w ogóle mapki takiej ze znajdźkami, bo potem późniejsze asasyny, wiecie, znajdźki miały ułatwione, bo wkładaliśmy do tego, bo dostaje się zawsze gdzieś tam jakąś mapkę, która, w której to mapce można tak naprawdę te znajdźki podpatrzeć. No więc w Assassin's Creed spędziłem masę czasu w tej dwójce na tym, żeby po prostu znaleźć sobie, żeby znaleźć te wszystkie znajdźki. I to było... To jest takie, wiecie, to jest stopień afiliacji, to jest... Mówię tylko o tym, nie będę się chwalić, że tam sobie platynę wbiłem, bo to platynę się wbija przecież stosunkowo prosto, ale faktem jest to, że no po prostu te znajdźki gdzieś tam nigdy mi nie przeszkadzały. To już zrobiłem na 100% jednego Batmana, drugiego Batmana, trzeciego Batmana, naprawdę, już 3 Batmany zrobiłem na 100%, wszystko znalazłem, no tam wszystkie te Riddlera. Wszystko! I zawsze jakoś gdzieś tam w obronie tych znajdziek wstawałem, ale to co jest Mirror's Edge Catalyst, to po prostu mi witki opadły. Teraz akurat tego nie widać, bo jest jakaś misja wątku głównego, który jest słaby jak kawa z połowy łyżeczki kawy. Naprawdę, wątek główny i postacie są tak beznadziejne i słabe, że podczas tego czasu, który z grą spędziłem, autentycznie nie poczułem ani mięty. Nie interesuje mnie, co tu się dzieje, jakie mają tam motywy działania, chociaż tam jakieś, wiecie, tkliwe wprowadzenie w życie Fate jest, tu jakoś mam antenę, mamy stan alarmowy, ścigają mnie. Inną rzeczą jest to, że właśnie kiedy nie ma tej misji głównej, które jak widzicie ciągnięte są tam dość mocnym skryptem wbrew wszystkiemu, tutaj ten open world, ta struktura taka trochę zanika wtedy. To jest bardzo dobre. Inną sprawą właśnie jest to, że na początku gry tak naprawdę, no zobaczcie, nawet podczas misji głównej, gdzie gonią mnie jacyś policjanci, stoi baba w sukni wieczorowej na dachu i czeka, aż ktoś do niej przyjdzie zrobić misję. O co kurna chodzi? I
problemem Minus Zero jest właśnie to, że mając taki duży świat, nie zagospodarowano tej przestrzeni odpowiednio według mnie. Są co prawda, wiecie, tutaj można skakać, te gdzieś tam jest tam te ścieżynki jakieś tam zrobione. Bardzo mi się podoba fizyczność postaci. Fizyczność postaci, nogi, ręce, system ten taki ruchu, on nie jest taki, wiecie, kamera na kijku, tylko czuć tą postać, super. Ale świat jest takim pustakiem, że to po prostu w głowie się nie mieści. Zobaczcie, to jest tyle miejsca w całym mieście, nie widziałeś tylu jeszcze. Zobaczcie, ale to jest kupa budynków, to kurde, pamiętacie jak, nie wiem, pierwszy Spider-Man, na którego był taki szał ciał, miał Manhattan, tam Nowy Jork. I on gigantyczną grą w ogóle, bo, która co prawda, wiecie, tam ja za dużo się do budynków nie wchodziło, tam się po prostu, wiecie, największą frajdę to spowodowało bycie Peterem, Spider-Manem, Parkerem, który gdzieś tam, wiecie, wypuszczał sieci i tam pył pył i on szybował. I to było super, a tutaj bycie Fate to jest po prostu jakaś kara. Ile tych w ogóle rzeczy tutaj jest do roboty? No okej. Okej, dobra, to może brzmi dziwnie, że narzekam na te rzeczy do roboty, ale wiedzieć musicie, że w tych rzeczach do roboty, w tym pustym świecie, bo teraz akurat jest moment, kiedy nie ma misji wątku głównego, czyli jesteśmy w domu. Tutaj mam jakiś betonowy kanion, to jest jakiś bieg, czyli biegniemy za tym czerwonym duchem, który pokazuje nam drogę na czas. I teraz tak. W tych misjach czasowych, z tego co się zorientowałem, jest tak, o widzicie, dwie znajdźki, czyli macie już dwie znajdźki w ciągu minuty. Akurat pierwszy raz tutaj jestem, w ogóle nie byłem jeszcze w tej miejscówce. Więc w tej misji, w której biegamy na czas, trzeba być na czas. Oczywiście, że trzeba być na czas. Widz polega na tym, że gdzieś mniej więcej, znaczy jest pełna dowolność doboru ścieżki. To jest akurat spoko, tylko że tego czasu zazwyczaj jest tyle, że na przykład jeden taki bieg robiłem przez może kwadrans, ze względu na to, że każda pomyłka kosztuje się cenki na ułamki sekund, tak naprawdę wbiega się tam na styk. Tak więc no troszkę wyłysiałem, przynajmniej kolano mam teraz łyse i nie muszę go już więcej w życiu depilować. Świat, jak mówiłem, jest po prostu pusty. Być może następują jakieś zmiany w trakcie rozgrywki i zabawy właściwej, gdzie podczas biegu przez pół godziny, który, no jak widzicie, trwa odpowiednio dużo. Nie wiem, myślałem, że kolejna znajdźka, ale tu już wziąłem, no ale była kolejna znajdźka. Gdzie podczas kolejnego biegu, no po prostu w tych grze, no nic się nie dzieje. Skrypty, no, takie skryptowane ucieczki, które tutaj dość często się uskutecznia, o jest znajdźka, które się uskutecznia, to faktycznie są spoko. Podoba mi się, bo te misje akurat są fajne, takie wiecie, bo Dying Light, nie da się nie wspomnieć o Dying Light, jest o wiele lepszą grą. Koniec, kropka. Jest najlepszym parkourem teraz, Dying Light, serio. Koniec, powiedziałem to. Nie wstydzę się tego, bo ja uwielbiam Dying Light. Tyle godzin co tam przyjdziemy. Otwarty świat, zarobiście skonstruowane kolejne misje, wiele punktów wejścia na misję, wszystko jest ograne tak, że gdzieś w pewnym momencie tak jest wąskie gardło, że coś się dzieje, jakiś skrypcik wchodzi. I nie czuję się w ogóle tego przejścia takiego właśnie z tych nieliniowości i dowolności działania w terenie do tego, co potem oferują te misje. Naprawdę Dying Light. Tutaj natomiast jest tak, że cała gra wygląda jak taki skrzętnie ułożony puzzle, gdzie ktoś chodził tutaj i rozstawiał, wiecie, te rzeczy, więc projektant no, siedział po prostu i teraz tak. Tutaj damy kawałek ci ściany, tutaj wstawimy rureczkę, to spowoduje, żeby się flow i to jest taki mokry sen projektanta, architekta, gdzie czuje się to, no niby tego nie widać, ale czuje się to, że ktoś to odwzorował z taką pieczołowitością, że no jest gdzieś te słuszne drogi. Jest ich trochę, bo jest ich parę wejść. A w każdym razie podczas tego biegu, no ta różnica jest taka, że no, trzeba szukać i ten bieg przeradza się w coś takiego, że powtarza się to wielokrotnie ten bieg w celu odnalezienia jak najlepszej ścieżki, w celu wykonania tego konkretnego biegu. No ale generalnie, tak jak mówiłem, świat jest pusty, bo ktoś ustawiając pieczołowicie, no po prostu zapomniał upstrzyć go czymkolwiek. Ja rozumiem, że gra dzieje się na dachach, co jest poniekąd wymówką do tego, że jest tutaj smutno jak w Lidlu po promocji. Gdzie mam tam w ogóle iść?
Aha, dobra, idziemy. Tutaj jest taki, wiecie, możecie sobie puścić takie widmo biegacza i dostajecie wtedy taką strzałkę i biegniecie za tym widmo i to widmo was kieruje po drodze. Natomiast jest pusty i czasami, no, okazyjnie się zbije z jakimiś kolesiami, którzy robią w czoko jakimś innym kolesiom tam, mieszkańcom tego miasta. Ale to jest w ogóle pierwszy raz, kiedy coś się tutaj dzieje w ogóle. Walka to rozdawanie kopniaków z lewej albo z prawej, tudzież zaoranie ich piłkami i wpychanie na siebie, tudzież na fragmenty otoczenia. Jak widzicie, w grze zginąć jest bardzo łatwo. Nie jest. Jeszcze ani razu mi się nie zdarzyło zginąć podczas walki, więc takie biegam sobie w lewo, w prawo. Tu jest jakieś centrum misji, jakiś alarm się pojawił. Więc ten system, co prawda, widzę, że też się rozbudowuje, ale generalnie przez większość czasu trwania biegu jest po prostu w tej grze, no nic nie ma. No biegasz, skakasz, tańczysz, pływasz, w tańcu ruchu wypoczywasz. Wczorajszy stream, który organizowałem jako pierwsze wejście w temat, to był najnudniejszy stream w ogóle, w jakim uczestniczyłem. No w życiu jeszcze się tak nie wynurzyłem, jak tam Mirror's Catalyst. Biegałem, zbierałem znajdźki, w ogóle czułem się zbrukany, poczułem się, że w ogóle gra mnie obraża, no właśnie faktem tym, że nie oferuje mi nic więcej niż bycie jakimś sprzątaczem świata, który zagląda w różne kąty w celu wyciągnięcia jakichś rzeczy. No coś tam mówią, że jakieś kryjówce, no ale jakieś tak bez emocji tutaj nikt mnie nie goni. No, gra ma jakiś taki dziwny problem z doczytywaniem tekstu u mnie w ogóle, nie wiem, czasami ktoś jest tam... O, tutaj kto to jest? A to jest, ha! Kradzież z łamaniem, porozmawiaj z nomadem, nie jestem, czy coś dzieje. Zobacz, jakieś low-resowe tekstury, które po chwili czasami się zamieniają. Mamy bardzo ciekawe ujęcie za to na senkach, które możemy zawsze coś robić. Więc, no po prostu wynudziłem się jak mops, Pewnie gdzieś teraz będą ci przeciwnicy z tym słabym systemem walki, który gdzieś się pojawia teraz obecnie na tych mapkach. Ale szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to, już mam tej gry po prostu dość, te różne gadki. Mam już czerwone oczy, bo przed chwilą wstałem, jeszcze kawę mam, którą miałem łyczyć ładnie podczas nagrania, ale jakoś tak jestem kulturalny, że dopiero teraz to zrobię. Gadają coś, to w ogóle nie obchodzi, nie mam tu jakichś zażenowania. Zażyłości z tymi bohaterami to nie są jakieś wyraziste postacie, o których należało dbać. I teraz widzicie, biegliśmy tyle, po to, żeby biec teraz w drugą stronę i zdaje się, że gra chyba nie ma systemu szybkiej podróży, więc tego biegania jest to co niemiara. No gdyby to było jeszcze jakieś, wiecie, bieganie ciekawe, bo to, że ktoś mi da znajdźkę tu, znajdźkę tam, znajdźkę też gdzie indziej, no to ja nie uważam tego, żeby to było jakieś specjalnie ciekawe. Kradzież z łamaniem, okej, okay, no nie się jesteś w historii. Wejdź do budynku. Więc cała gra to jest taka opowieść drogi, z czego znajdźka. Kto policzy, nie znajdźek było w dzisiejszych różnych gadkach. Chciałbym wiedzieć. Więc same te podróże po prostu nie są jakoś tam specjalnie ciekawe. Brakuje tu jakiegoś takiego spięcia z przeciwnikami. Ja rozumiem, gdzie tu jest jakiś wzrok Splintera offline. Ja nie wiem, co mam tu zrobić teraz. Jest to gdzieś jakaś rozpiska misji? Kradzież z włamaniem, ucieknij. Aha, mam uciec. To chyba jestem jakimś wabikiem. Nie wiem, nie czytałem tych historii. Przycisnę się przez wentylator, najpierw muszę go wyłączyć. Gdzieś powinien być panel sterowania, dobra. Nie wiem, gdzie to jest jakiś wzrok Splintera. Dobra, panel sterowania, żółte kable, podążajmy. O, spadłem. Więc ta fizyczność postaci jest spoko. Generalnie, no, to nie jest tak, że wiecie, że nie jestem fanem Mirror's Edge. Znaczy, nie jestem jakiś tam... można wejść, o, przytrzymać alto, jestem fanem. Nie jest też tak, że ja jakimś tam fanem, takim psychowanem jestem. Po prostu lubiłem Mirror's Edge'a. Nie to, że tam spać nie mogłem, czekając na tą drugą część. To też jest ciekawe, bo przed chwilą zrobiłem misję, gdzie dostałem jakiś tam impuls elektromagnetyczny, który pozwala mi wyłączyć wentylatory. No to teraz zapomniała gra o tym i kazała mi poszukać panelu. Dobrze, że on nie był jakoś daleko, bo bym skliniał trochę. No tutaj jest, fajne rzeczy są, bo akurat jak chciałem powiedzieć o tym, no, gdzieś tu się zniknęło odbicie w lustrze, ale generalnie są odbicia w lustrze i wygląda to fachowo. Możliwe, że dlatego, że przez wczorajsze jakieś dziwne rzeczy, które się tu działy, trochę wymierałem w ustawieniach i nie włączyłem, ale na najwyższych ustawieniach gra wygląda, znaczy najwyższym, to są najwyższe. Chyba coś włączyłem, bo coś się kaszaniło wczoraj.
Warcraft okazało się pasztetem. Nie ma, jak widzicie, pewnie zdążyliście się zorientować, to akurat mi się podoba. Można było sobie połączyć te wszystkie takie, wiecie, odbarwienia, które gdzieś tam nakierunkowują nas. One się zdarzają teraz u mnie trochę sporadyczniej, nie cały czas, to dlatego, że można sobie tą wizję biegacza wyłączyć i wtedy też faktycznie te barierki, przynajmniej nie wszystkie, zaznaczają się na te różne kolory, z których to Mirror's Edge słynął jako taki, wiecie, jako... jako nawigator. Czasami powinny być, jak widać. No i generalnie co? Włączyłem tą grę znowu. Tak po to, żeby wam nagrać coś negatki, bo uważam, że skoro ja wydałem tyle tych pieniędzy na tą grę, która właściwie tania nie jest jakaś specjalnie, no to uważam, że tak, wiecie, zgodnie z obowiązkiem i filozofią, którą uprawiam, no ja kupiłem, wy nie musicie, więc nie wiem, no chyba, że lubicie sobie pobiegać jakąś tam parkour, to kupcie sobie Dying Light, no proste, to jest proste, kup sobie członiu Dying Light, a jeżeli chcesz robić jakiś parkour, zdaję sobie sprawę, że temat zombiaków może ci nie odpowiadać, ale może, bo nigdy nie sprawdzałem, może jest jakiś mod, który zamienia zombiaki w słodkie kucyki pony i one tam biegają na przykład, czy coś, zagraj sobie w fajnego Dooma. Ale na Boga, daruj sobie Mirror's Edge, kataklizmy, bo o, będziemy znowu uciekać, będzie znowu skryptowany ten. Więc to jest któraś tam misja, którą wykonuję, której właściwie schemat przebiega tak samo, że no znowu będę uciekał, teraz musimy tu skoczyć lepiej, żeby nie... nie zlamić. No nagrywanie o 6:30 ma swoje prawa, jeszcze więcej ma je tych praw niż nagrywanie po południu. No po prostu... mogę coś źle zagrać! Ale przynajmniej się przy grze uśmiechnąłem. To jest o wiele więcej o tych różnych gadkach jest szczęście i radości niż po prostu było wczoraj na tym streamie pierwszym. Naprawdę. Nie wiem, czy ja jakoś w ogóle do gry mięty nie czuję. Naprawdę. Uważam, że to jest taki pustak, totalna wydmuszka. Rozumiem, że sandbox, że plac zabaw, że parkourować sobie można jak się chce, ale jednak dla mnie to nie jest zabawa atrakcyjna w takim wydaniu. Wydaje mi się, że ten Mirror's Edge, jeżeli już są te misje, wygląda dość spoko. Tak po prostu on powinien zostać takim, wiecie, korytarzykiem, którym był wcześniej. Wiem, że to po prostu jest zabawa, wiecie, na parę, na chwilę. W sensie nie było to zbyt długie, ale zdaje się tutaj wąchać kolesiom swoje skarpety, swoje mokre, spocone buty, oni tam umierają, gdzieś tam tracą przytomność. Wiii, poleciał! Jak ja mam tutaj skoczyć? Jak się schodzi z tego? Kontrolę, dobra, no nie wiem. Tak, po prostu lepiej by wyszło na to, jak było. Kraj z złamaniem ukończony. Dzisiaj skończyłem kolejną misję. Fest, luźne gadki. Takie właśnie są misje. No i znowu co trzeba? Znowu co trzeba pobiegać. A, system rozbudowy postaci. Jak już jesteście, to 17 minut mojego biadolenia na temat tej beznadziejnej gry. System rozwoju postaci jest o tyle dziwny, że niektóre zdolności, które Fate posiada albo posiadać będzie, to są po prostu zwykłe rzeczy, które były dostępne w poprzednim sequelu. I tak na przykład, wiecie, takie spadanie z impetem, z przykucem, że ona tam roluje i wtedy jest fajnie, są tutaj, ale dopiero można trzeba je odlokować, więc uważam, że trochę bez sensu to zrobili w tym temacie. Natomiast no, jest też walka, splot kompozytowy, przewaga przy ogłuszeniu, bijemy się, tutaj w ogóle bicie jest na środkowym guziku myszy, postaci czasami lubią sobie wpaść w tekstury, co możecie zobaczyć na pierwszym razie, silny atak parkour, to ja chcę silny atak parkour odblokować, to będzie musieli jakąś walkę pozycyjną. Oczywiście moje echo można sobie tutaj zmienić, jakieś takie, powiem, jakieś cuda tutaj, echo, czyli wiecie, jakieś leaderboardy. Natomiast no, ten system postaci no, wydaje mi się trochę tak, trochę chyba nie do końca. Misja poboczna, fabryka dronów się zaktualizowała, tam trzeba oczywiście dobiec najpierw, bo widzicie, tu jest znajdźka znowu, przed chwilą jej nie było, nie? Bo myśmy robili misję i żeśmy tam podbiegli, jej nie było. Więc dlaczego ta gra mnie zmusza, żeby iść jeszcze raz w to miejsce, gdzie tam zupełnie nic nie było, ale jest znajdźka? Więc wezmę sobie tą znajdźkę, znowu będziemy skakać. Tam jest, no nie wiem, stosunkowo blisko. Jak widzicie, no fajne jest to, że można było wyłączyć te rzeczy nawigacyjne. To jest okej, okay, bo ten świat jest taki bardziej, wiecie, spójny bez tych kolorków, ale generalnie to nie ratuje w moich oczach tej gry. Mirror's Edge Cataclysm. Katalizm.
kosztuje zbyt dużo jak na rzeczy, które oferuję. Nie wiem, no ja nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy jeszcze będę próbował zabrnąć gdzieś w temat. Być może faktycznie moje zdanie by się zmieniło w trakcie zabawy, ale jestem wymęczony tym, co zobaczyłem na samym początku. Troszkę później, troszkę już po otwarciu, nie interesuje mnie ta gra. W sensie, chciałem, myślałem, że będzie, wiecie, że gdzieś sobie pobiegę, ten park hour sobie pouprawiam. Ale szczerze mówiąc, wolałbym wbić jeszcze jedne 70 godzin, które mam teraz na liczniku w Dying Light, niż męczyć się tutaj jeszcze minutę. No bo teraz, jak widzicie, no nie ma tego systemu szybkiej podróży, chyba że są jakieś punkty, ale nie widziałem nic. Trzeba znowu przebiec wszystko, więc czekamy trochę biegania, pobiegnijmy sobie jeszcze, zobaczmy tutaj na koniec. Ten otwarty świat w moim odczuciu nie sprawdza się w przypadku Mirror's Edge'a i tak jak mówiłem wcześniej, no wolałbym jednak, gdyby to była dalej korytarzówka mimo wszystko, bo no otwarty świat nie służy wszystkim grom. Nie wiem, po co go wszyscy wciskacie na siłę, bo no nie każda gra się do tego nadaje i tu akurat, no wiecie, no może tu się nie nadaje otwarty świat dla DICE, które zrobiło tę grę. Może to o to chodzi, może to nie o to chodzi, że Mirror's Edge, bo Park Hour jednak jest takim wdzięcznym tematem do otwartego świata, ale jednak no, to jest, wiecie co, dawno już tak bardzo nie czułem się gwałcony i nie było mi głupio, że gram w jakąś grę jak właśnie w tego Mirror's Edge'a, moi drodzy. I dla mnie to jest absolutnie bezwzględna, zimna jak góra lodowa, zimna ryba po całości. To jest open world. Już pomijam moje hejty na open worldy, ale zobaczcie, widzicie, teraz jest ten moment, kiedy jesteśmy między misjami, kiedy szukamy znajdziek, które, no tak jak wam wspomniałem, jest ich dość dużo, więc no teraz akurat się nie skupiam na tym, ten podbiegł, ale możliwe, że biegłem tu wcześniej, bo jakoś tak akurat jest ten moment, kiedy tych znajdziek nie ma. Też jakoś gadam dużo, więc nie filmuję tego. Biegniemy i w tym, to jest bardzo, bardzo pustym świecie. Jesteśmy my, nasz teoretycznie jest nasz plac zabaw i są znajdźki, przede wszystkim są znajdźki i de facto no nic więcej do roboty tutaj nie ma. Tak się biega, od misji do misji, wciąż i wciąż, z misji na misji, z misji na misję, po misji i w trakcie misji. Teraz pewnie każe mi się wracać, znowu jakieś grafiki. Znowu znajdźka, to ja sobie wezmę znajdźkę. Moi drodzy, to jest Mirror's Edge Catalyst. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja nie wątpię, że komuś się ta gra może podobać. Mi się nie podoba. Jest, dla mnie to jest taka miałkość, nieznośna miałkość bytu wręcz, gdzie wątpię, żebym chciał się w nią więcej grać. Być może, jak będę miał czas, którego nigdy nie mam, ale może się zdarzyć tak, że nie wiem, nagle przestaną gry wychodzić, albo nie wiem, co chciałem powiedzieć, żeby odcięto od internetu i sobie wtedy zagram, ale przecież to wymaga połączenia z internetem, więc poznajduję sobie znajdźki, ale no nie, dla mnie misja poboczna dostała do skrypty, ale mam jakieś kurierskie misje, więc jak dla mnie Mirror's Edge jest srogą sprawą, z którą absolutnie nie chcę się spędzać więcej czasu. Tak więc dziękuję serdecznie za uwagę i dziękuję za zdjęcie ze mnie tego jarzma, że będę realizował już te gadki, bo już ich nie będę realizował. No chyba, że tak jak mówię, no zdarzyłby się cudo, właśnie to jest takie, wiecie, musicie być tacy perfecto w tych misjach kurierskich, bo niektóre tam macie ładunek, gdzie trzeba ten. Być może te luźne gadki były taką jedną pętlą narzekania z mojej strony. No trudno, ta gra jest pętlą znajdowania kolejnej znajdźki i biegania po pustych mapach, więc ja mogę to powtarzać na stokroć. Absolutnie nie podeszło mi to, co zobaczyłem. Gdybym mógł, to z wielką chęcią bym zrobił sobie jakąś... Udało się, ale ja nie poleciałem punktu w pustej, to trzeba. Więc absolutnie zrobiłbym serii funda, ale docierpiało coś chciało. Uważam, że tutaj mój obowiązek jest spełniony. Zagrałem, pokazałem wam. Jeżeli wam się podobało, jesteście zachęceni, tym lepiej dla was. Tym lepiej dla was. Hała dla mnie straszna. Dzięki bardzo serdecznie za wspólny spędzony czas. To było Mirror's Edge, Catalyst. Co ja mam z tym kataklizmem? Ha, już dobrze wiecie co. Ja jestem Nitek, jest godzina bardzo wczesno poranna, także życzę wam smacznej kawy, dobrego dnia, bo nie wiem kiedy ten filmik akurat wjedzie, albo wieczoru. Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo ktoś może się naciąć na ocenę 8, którą widziałem w którychś mediach. Gdzie no może technicznie to spoko, ale gameplayowo już spoko trochę. Nie, ja może tylko uda mi się w końcu misję
Widzicie, nie pomijam teraz guzika. Teraz skaczemy tutaj. O, pięknie, patrzcie. Wykonałem misję kurierską. Woo! Ale misja kurierska to było, normalnie zerwało mi tupecik. Pamiętajcie o przyfabkowaniu do filmiku, jeżeli wam się filmik podobał, nie gra. Jeżeli wam się nie podobało, to suba robicie tak samo, jak żeście subowali. Jeżeli wam się podobało, jesteście nowi na moim kanale, to zachęcam was do subowania. Wpadnijcie do wszystkich linków, które są pod filmikiem umieszczone. Tam są live streamy, Facebooki i tak dalej. Ja jestem Nitek, to był Mirror Zecz Catalyst. Boże, już nie muszę w to grać, naprawdę już nie muszę. Dzięki bardzo serdeczne i do zobaczenia przy następnej okazji. Adie! Muszę się umyć, znowu grałem w Mirror's Edge'a. Bum, cika, bum, cika, bum, cika, wow, wow. Bum, cika, bum, cika, bum, cika, wow, wow. Bum, cika, bum, cika, bum, cika, wow, wow. Bumczyka, wolny! Wolny! Naprawdę wolny! Ukryj jeszcze. Tak! Idę się umyć. Okej, tylko on został. Kurczaki! Musimy stąd uciekać, zanim skończymy jako jakieś złomy. Aj, aj, kapitanie! Okej, chowamy się tutaj szybko za skrzynką. Dobra, jest Seabrass. Dobra, będziemy strzelać, uwaga! Mamy tylko atak. O, nie ma celowania też, a bo to jakiś shotgun jest, to kurczaki. Dobra, no to co, wygarniemy mu, nie? Pewnie, że mu wygarniemy. Nie ma strzelania.